Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na piątym wtorku z Moonbeam. Słuchajcie, w ubiegłym tygodniu nie było zbyt wielu wydarzeń na Moonbeam, ale za to było jedno bardzo ważne wydarzenie, o którym powiem później. Więc dzisiaj bardziej szczegółowo przyjrzymy się, jakie oferty mają dla nas protokoły zdecentralizowanych finansów na sieci Moonbeam. Ale zanim przejdę do szczegółów, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych. A jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z usług przedstawianych tutaj projektów lub zainwestować w nie, to powinien zrobić to na podstawie własnej dogłębnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, notę prawną mamy za sobą, więc. Lecimy z tematem, czyli z tym, co wydarzyło się na sieci Moonbeam w ubiegłym tygodniu. A więc po pierwsze, aplikacja Nowa Wallet wydała nową aktualizację Androida w wersji 2.7.0, która dodaje obsługę Metamask do przeglądarki DAP, no i to oznacza, że użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z dowolnymi czyli tymi zdecentralizowanymi apl aplikacjami na sieci Moonbeam w taki sam sposób jak w przypadku e, Metamask. Po drugie, tutaj Moonbeam DAO przeprowadza ostateczną rundę mintowania e, swoich e, NFT, chyba księżyców, pozostało tylko e, 200 księży księżyców Genesis, no i posiadacze tych księżyców będą otrzymywali nagrody za ich e, stejkowanie. Kolejną rzeczą to jest, że sieć Moonbeam jako pierwszy blockchain zintegrował się z Everpay protokołem płatności w czasie rzeczywistym na Arweave blockchain. Dodatkowo alians Blockbridge zaczął obsługiwać sieć Moonbeam. Kolejną rzeczą, jaką się tutaj wydarzyła, była taka, że Fireblocks wiodąca sieć Przechowywania i płynności dla klientów instytucjonalnych zintegrowała się z Munbi i to umożliwia firmom bezpieczne przechowywanie i zarządzanie tokenami, tymi Glimmer, podczas tworzenia nowych produktów i usług na tej sieci. Jest to duży krok naprzód w udostępnianiu tych tokenów użytkowych dla Venture Capital. E, innych funduszy i innych uczestników e, instytucjonalnych, którzy wymagają bezpiecznego rozwiązania, aby oferować wsparcie w zakresie przechowywania tych tokenów. No i tutaj, udostępniając tokeny Glimmer za pośrednictwem Fireblocks, klienci instytucjonalni mogą teraz bezpiecznie przechowywać e, swoje tokeny w Fireblocks Vault e, oraz dodawać obsługę powierniczą Fireblocks dla. Właśnie tokenów Glimmer do aplikacji swoich tam finansowych. Kolejną rzeczą to jest taką, że DAP Looker zintegrował się z siecią Moonbeam, dzięki czemu funkcje takie jak pulpity nawigacyjne są od teraz dostępne dla użytkowników tej sieci. No i teraz przechodzimy do najważniejszego wydarzenia ubiegłego tygodnia, a mianowicie Eee, aplikacja Moonbeam e, została dodana i jest już dostępna na Ledger Nano S, e, na X i na e, S+, no i dzięki temu użytkownicy, którzy posiadają e, portfel sprzętowy Ledger, mogą podpisywać transakcje na sieci Moonbeam bez żadnych dodatkowych e, czynności e, konfiguracyjnych no to myślę, że to jest bardzo y, dobra i y, no, ważna taka informacja właśnie, że już y, te tokeny z sieci Moonbeam można y, sobie tutaj przechowywać na Ledgerze. Dobra, a teraz przechodzimy do y, przeglądu tego, co oferują nam protokoły zdecentralizowanych finansów na sieci Moonbeam. No i na pierwszy ogień idzie Stellaswap, czyli największy DEX tutaj na tej sieci. No i najpierw zobaczymy sobie tutaj na oferty, Farm. Co my tu widzimy? UST do Glimera 58%, NETH do MAT ETH 34%. Tutaj to chodzi, że te dodatki, znaczy przedrostki te ENY i MAT ETH, no to w zależności od tego, z jakiej sieci zostały tutaj przesłane bridgem te ETH, to takie mają przedrostki. No i tutaj można je. Dodać do tej farmy. Tak tu mamy kolejne CUSDT do C. Zwrapowanego bitcoina, 53% APR-u. No i tutaj już z tym natywnym tokenem, tokenem tej giełdy Stella. Stella do Glimera 97%, USDC do Glimera 58%, Stella do USDC 117%. Atom do Glimera 53%. No i tutaj już widzimy, wskakujemy na pary stablecoinów. No to od razu oprocentowanie znacząco spada. No i tu widzimy, że USDC do USDT 5%, no niecałe 6%. DAI do USDC 5,30%. USDC do BNB 19%. Glimer do ETHERA 39%. BUSD do Glimera. 58%, AVAX do glimera 41%, no i tutaj widzicie już te procenty później spadają, chociaż tutaj nie wiem, bo nie można ustawić yy, tak, żeby to właśnie, żeby mógł omawiać yy, z, no, od yy, najwyższych procentów do najniższych, jakoś to jest pomieszane, poprzeskakiwane. tutaj próbowałem to ustawić, ale jakoś yy, nie udało mi się to, tego zrobić. No i co? Tutaj widzimy? USDC do ETH 16%, glimmer do FTM55, USDC do FTM 46%. No i tu praktycznie widzicie już ta cała oferta farm się y, zakończyła. No i teraz jeszcze sobie zobaczymy na y, XTL, bo y, te Volts już są y, wygaszone i teraz tutaj oni mają tą można stajkować ten token ich natywny Stella, no i tutaj widzimy, że APR jest na poziomie 69%. No i nagrody są potrójne czyli nagrody się uzyskuje za stajkowanie tych tokenów Stella, w Stelli, właśnie w USDC i w Glimmerze. Więcej tu nie mają, bo tu mają właśnie XStelle farmy. Vols jest wygaszony, dobra. Czyli to są wszystkie oferty tutaj, jakie oferuje Stella. Teraz sobie przejdziemy do e, na Bim słopa. No i tutaj mm, widzimy, że Glimmer do Glinta jest 130%, Glimmer do USDC 51%, samo stajkowanie Glimera jest 21%. No i tutaj też mamy e, pary stablecoinów. USDC do BUSD 7%, PNB do BUSD 21%, ETH do USDC 17%, USDC do USDT ponad 6%, USDC do DAI ponad 7%, FTM do USDC 73%, BIFI yy, do Glimera 37%, Beans do Glimera 53% No i CGS do USDC 0%, chyba to już ta farma jest wygaszona. Także widać, że tutaj nic nie ma, tylko nie wiem, czemu ona jest pokazywana. No, chyba że zaraz zobaczymy. A no tak, ktoś jeszcze tutaj trzyma jakieś środki, także żeby no jak wejdzie, żeby się nagle nie, nie zdziwił, że mu coś zniknęło. Także żeby wiedział, że ma coś do wypłacenia. Dobra, tu jeszcze sobie zobaczymy na Bimshera. No, i w tej chwili już jeden szer jest warty 1,38 glinta. Także widać, że te szery tutaj zyskują na wartości, no bo jakby to zaczynało się, kiedy ludzie zaczynali stejkować glinty właśnie i otrzymywali szerno no to zaczynali od, stosunek był 1 do 1. Później tam jeszcze niedawno, jak patrzyłem. To było 1,22, chyba 22, jakieś tam 3 tygodnie temu, może 4. No teraz już jest 1,38. Także widać, że, że tutaj ten stosunek znacząco rośnie. Na razie nie ma tutaj żadnej pary, znaczy nie pary, tylko w tym syrup pulu, że za stejkowanie Shera jakieś tokeny można otrzymywać. No i launchpad też na razie widać, że coś tam. Planują, ale wiecie, no obecna sytuacja na rynku jest taka, że, że dużo projektów właśnie nie chce się launchować, czekają na lepsze czasy. Także myślę, że jak się sytuacja na rynku poprawi, no to też oni tutaj będą mieli na tym launchpadzie coś do wprowadzenia. Dobra, przechodzimy sobie na kolejną, kolejnego DEXa. Tutaj mamy Solar Flare. No i co my tu mamy? A może tutaj na Solar Flare da się ustawić? O, jest, tutaj się dało ustawić o tego oprocentowanie. No i widzimy flare do USDC 170%, Glimmer do Flare 163%, Flare do Luny 119%, Glimmer do UST 63%, Glimmer do RIP 53%, Glimmer do MSCP 41%, Glimmer do USDC 40%, Glimmer do ETH 37%, tutaj flare do. WeFlare do WeSolar, 34% tu tylko jeszcze powiem dla osób, które się nie orientują, no to <laughs> Flare to jest właśnie tutaj m, ten DEX m, na sieci e, Moonbeam, a WeSolar to jest ten te, m, jakby tej samej e, firmy, e, m, tylko DEX na e, sieci Moonriver i to jest natywny token właśnie tamtego Dexa. Na no fler jest e, Dexa na sieci Moonbeam, także można sobie tutaj też e, dodać do e, farmy. E, Glimmer do Bitcoina e, 33%, Glimmer do Muvra e, 32%, Glimmer do BNB 26%, BUSD do BNB 19%, e, sam Glimmer zwrapowany 15%. No i tutaj e, już oferty stablecoinów. Tutaj mamy UST z tripulem na 11%. Tu mamy multi USDC, multi BUSD, multi USDT plus triple na 9%. Tu mamy triple, czyli USDC, DAI i USDT na ponad 8%. No i Ether do Bitcoina na 3%. Także tutaj nawet z tymi stablecoinami można sobie, jak widzicie, trochę pokombinować, bo można najpierw dodać do tego tripula, później można UST z tym tripulem albo tutaj ten multichain z tripulem, także można sobie pokombinować, żeby ten APR sobie y, zwiększyć. Y, dobra, stake, co oni tu mają? Mają, a jest, y, ten Weffler jest na 122. Yy, procent. Dobra, i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o Solar Flare. No a teraz przechodzimy sobie do kugar Słapa. No i tutaj widzimy, że kugar SWAP jednak ma yy, najwyższe te APR z tych wszystkich tutaj, do tej pory yy, podanych. Yy, CGS do yy, USDC 406%, CGS do yy, zwrapowanego glimera 423%. CGS do USDC 455%. Tutaj jest CGS do Nomad USDC na ponad 754%. CGS do UST 460%. CGS do Glimera 432%. I CGS do zwrapowanego Glimera 434%. No i tu widzicie, że z te pary się jakby. Yy, powtarzają, tylko że tutaj yy, te yy, farmy są na Solar Flare, a tutaj są na Stelli i na yy, Beamsłopie. Yy, tutaj mamy jakieś inne znowu na MyTrade, na Zenlinku. No i widzicie, oprocentowanie tutaj ten APR jest no, bardzo wysoki, 555%, yy, tutaj ta sama para, tak, tutaj 488%, Tutaj CGS do USDT 525%, CGS do BUSD 507%. No i tutaj wchodzimy w stablecoiny. No a tu widzicie na stablecoinach też 35, 45, 34%, 27. Także no jest tego tutaj bardzo dużo. Nie będę wszystkich czytał z góry na dół, bo sobie zaraz przejdziemy do innych tutaj opcji. Dobra, tutaj na pól sobie przejdziemy. No i tak widzicie, tu też są triple. Tutaj widać, że jakieś nowe. Czy to się już zaczęło? Zaraz zobaczymy. No, chyba, chyba się zaczęło, bo tu nie widzę, żeby miało się. Zacząć, gdzieś tutaj jest podana data. Także już chyba to rozpoczęli naliczanie. Dobra, także widzicie, no tutaj też są jakieś nowe, już tutaj właśnie z tymi stablecoinami też na właśnie na 33, 35, 27%. Także tutaj też możecie sobie zobaczyć w tym pulu, w tym syrup pulu, jakie tutaj są oferty. No i co tutaj. Volts, czyli y, ten tutaj auto-compounding y, CGS-a mamy 496, tutaj APY, bo normalne APR jest na poziomie 177%, ale dzięki codziennemu tych dodawaniu nagród automatycznemu zwiększa się do 490, y, przepraszam, 469%, no i teraz jeszcze sobie zobaczymy na Seabank, bo tutaj też są ciekawe oferty. Nie ma ich za dużo, no ale widzicie, że można stejkować CGS m, zarabiając USDC na 523% i tutaj stejkować CGS, a zarabiać e, Tetera n, na 533%. Hmm, tutaj to chyba nie działa, bo widzimy, że APR0 chyba też już to jest zakończone. Tylko trzymają dlatego, że e, są jakieś zablokowane środki. Także widzicie, no tutaj oferta jakby tych właśnie zarabiania stablecoinów jest najwyższa na tym kugar Także w ogóle tak, jak zobaczyliśmy i na farmach, i na, na wszystkim tutaj są najwyższe oprocentowania. Natomiast, no wiecie, zawsze trzeba pamiętać, jeżeli ktoś się tutaj decyduje na właśnie staking, czy dodanie do tego syrup pula, czy też dodanie tokenów na farmy, no to trzeba zawsze mieć. Pod uwagę to, że cena tokenów może spadać, bo tutaj nawet ten mm, token CGS no, spadł znacząco, bo był mm, z tego co pamiętam, na tutaj, e, gdzie mamy jedynkę na trzecim miejscu, to było chyba 38, jeszcze niedawno, za jakieś tam 3 czy 4 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam. Także no, widać, że e, jakby wartość tego tokena znacząco e, spadła. No, jeżeli ktoś tutaj właśnie na długi termin sobie dodaje do tego syrup pula no czy właśnie tutaj do tego sibanku y, y, No to, y, no to widzicie zarabia sobie y, te y, stable coiny No i czy wyjdzie na plus czy nie no to to się okaże wszystko No bo wiecie, y, że y, no są, są znaczące skoki notowań różnych tokenów. Y, no i wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji na rynku. Jeżeli sytuacja się poprawi, no to i cena y, tych tokenów y, giełdowych, y, czy innych tokenów, które tutaj y, się stejkuje, czy dodaje do farm, y, prawdopodobnie wzrośnie. tak? Jeżeli y, sytuacja na rynku się pogorszy i będą spadki, no to te tokeny również y, spadną. Także to już zależy od decyzji każdego, czy każdej osoby, czy woli na przykład przeczekać ten czas. Z, w stablecoinach, czy też właśnie woli w tym czasie sobie tutaj farmić, czy, czy, czy zarabiać na tych tokenach, które posiada, albo podzielić sobie tak, pół trzymać w stablecoinach, a połowę sobie tutaj coś działać właśnie w tych zdecentralizowanych finansach. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.